Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić jammer EMP, czyli przyrząd wpływający na pracę urządzeń elektrycznych. Zapraszam! Do tego projektu będziesz potrzebować jakieś źródło zasilania o napięciu od 3 do 7 V. Ja wykorzystałem koszyczek na 4 baterie AA. Drut nawojowy, kawałek przewodu, przełącznik chwilowy, jeden LED, rezystor 470 ohmów oraz moduł wysokiego napięcia, który kupicie na przykład na eBayu za około 3,5 dolara, a znajdziecie go pod nazwą Arc Generator. Po podłączeniu go do zasilania generuje on całkiem spore wyładowanie. Oprócz tego będziemy potrzebować jakiejś obudowy. Ta, którą znalazłem, miała już zamontowany przełącznik oraz wykonany otwór, w którym umieszczę diodę. Na początku wybieramy odpowiednie miejsce na przełącznik. Wykonujemy otwór, a następnie umieszczamy w nim przełącznik i przyklejamy go na przykład za pomocą ciekłego kleju. Otwór, w którym umieszczę diodę, jest sporo od niej większy, dlatego ją także przykleiłem. Jak się okazało, moduł wysokiego napięcia ma sporo niewykorzystanej przestrzeni, dlatego obciąłem jego część, aby zajmował mniej miejsca. Teraz pokrywam moduł klejem i umieszczam go w obudowie. Póki klej nie wystygł, sprawdziłem, czy miejsce, które przewidziałem na baterię, jest odpowiednie. Do nawinięcia cewki będziemy potrzebować jakiegoś okrągłego przedmiotu. Ja do tego celu użyłem zatyczki od kremu. Początek drutu przyklejemy krawędzią taśmy izolacyjnej i nawijamy zwoje. Ja wykorzystałem około 2 metrów drutu, co przełożyło się na około 17 zwojów. Po nawinięciu cewki całość zabezpieczamy kawałkiem taśmy, aby drut się nie rozwinął. Wyciągamy fragment taśmy, którym przykleiliśmy drut i zsuwamy cewkę. Całość dobrze jest dokładnie okleić, aby cewka lepiej się trzymała. Z końcówek drutu zdejmujemy izolację, na przykład za pomocą papieru ściernego. Teraz wybieramy miejsce, w którym chcemy umieścić cewkę i wykonujemy w obudowie otwory na drut. Pozostało nam wszystko połączyć zgodnie ze schematem, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Schemat jest bardzo prosty, ale dla mniej wtajemniczonych pokażę, jak to połączyć krok po kroku. Na początku do opu złącz koszyka przylutowałem przewody. Przewód podłączony do plusa baterii łączymy z prawym lub lewym złączem przełącznika głównego. Środkowe złącze łączymy z przełącznikiem chwilowym, a do jego drugiego złącza podłączamy czerwony przewód z modułu. Dłuższą nóżkę diody łączymy przez rezystor ze środkowym złączem przełącznika. I drugą nóżkę, jak i przewód zielony z modułu, łączymy z minusem baterii. Po włączeniu urządzenia dioda powinna się zaświecić, a po wciśnięciu przycisku prąd dotrze do modułu, więc pomiędzy czerwonymi przewodami powinny pokazać się wyładowania. Cewkę umieszczamy w wybranym wcześniej miejscu i przyklejamy ją. Jeden z czerwonych przewodów wychodzących z modułu łączymy z drutem cewki. Dodatkowo możecie zabezpieczyć to połączenie klejem. Teraz przyda nam się kawałek silikonowej rurki lub słomki. Wklejamy ją na drugi drut cewki, upewniając się, że nie zakryliśmy jego końcówki klejem. Po ostygnięciu kleju upewnijcie się, że iskra przeskakuje bez problemu. Pozostało nam wkleić drugi przewód do rurki, tak aby iskra mogła swobodnie przeskakiwać. W ten sposób nasz jammer jest gotowy. Możecie rozwinąć ten projekt, robiąc regulowaną szczelinę między elektrodami, ponieważ wpływa ona m.in. na częstotliwość przeskakiwania iskry, a co za tym idzie, na częstotliwość pojawienia się impulsów elektromagnetycznych w pobliżu cewki. Działanie jammera w pierwszej kolejności przetestowałem na swojej MP4, która od razu i nieodwracalnie przestała działać. Niestety zrobiłem to poza kamerą, więc musiałem poświęcić kolejne urządzenie, żeby zaprezentować Wam jego działanie. Kolejną ofiarą stała się waga elektroniczna, której podświetlenie ekranu natychmiast przestało działać, czego niestety także nie zarejestrowałem. Ale jak widzicie, uruchamianie naszego urządzenia w jej pobliżu wpływa na wynik pomiaru, a nawet ją restartuje. Po kilku kolejnych próbach waga także przestała działać.
koniec sprawdziłem, jak zareaguje na to stary napęd DVD. Jego elektronika znajduje się pod spodem, a ponieważ taki prosty jammer ma bardzo mały zasięg, to nic jej się nie dzieje. Dodatkowo całość jest osłonięta metalową obudową, co skutecznie chroni elektronikę. Pozbyłem się jej, żeby zobaczyć, co się stanie. Jak widzicie, napęd też nie skończył najlepiej, dlatego uważajcie na wszystkie urządzenia, z którymi ani wy, ani wasi znajomi nie chcieliby się pożegnać. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!